Zobaczmy teraz w jaki sposób wczytywać zdjęcia z aparatu czy też z karty pamięci. Najlepiej robić to poprzez wyjęcie karty pamięci i włożenie jej gdzieś do czytnika, który jest podpięty do komputera. Ja w tym przypadku mam wpiętego pendrive'a do komputera. Na pendrive'ie znajdują się zdjęcia i zobaczmy w jaki sposób możemy je wczytać. Wchodzimy jeszcze raz do opcji importuj i stąd wybieramy z aparatu fotograficznego lub czytnika kart. Po wyborze pojawi nam się takie okienko. Z tego okienka musimy wybrać. Napęd, z którego będziemy wczytywać zdjęcia. W tym przypadku mam tutaj jedynie napęd E, aparat fotograficzny lub czytnik kart. Mogę teraz wybrać tę opcję. Jeżeli jednak tutaj nic nie widzimy, to klikamy odśwież listę, i za chwilę może nam się tutaj pojawić już nasz czytnik kart. Więc wybieramy go. Po lewej stronie pojawia nam się tutaj podgląd. Widzimy, czy to są te zdjęcia, które chcemy wczytać. Tak, to są te zdjęcia. I teraz musimy jedynie poustawiać kilka rzeczy, żeby zdjęcia zaimportować. Na początku musimy ustawić położenie folderu, do którego będą wczytane zdjęcia. Ja wciskam tutaj przycisk Przeglądaj. Wybiorę tutaj pulpit. I na pulpicie będziemy za chwilę tworzyć nowy folder. Ja wciskam teraz przycisk Select Folder. Jak widać, mamy tutaj całą ścieżkę C Users, aż do Desktop, czyli do mojego folderu. Następnie wskażemy elementowi, żeby utworzył podfoldery. W tym przypadku mamy tutaj domyślnie do ustawione podfoldery, które będą automatycznie tworzone na podstawie daty zrobienia zdjęć. Ja jednak tutaj wybiorę nazwę własną i w nazwie własnej tutaj poniżej wpiszę 2013 Drezno, ponieważ są to zdjęcia z 2013 roku pochodzące z Drezna. Jeśli chodzi o nazwy, możemy zmieniać lub nie zmieniać nazwy plików. Ja zazwyczaj ich nie zmieniam, więc pozostawiam to pole w taki sposób. Tutaj mamy przykład takiej nazwy. Nie jest to nazbyt wielomówiąca, ale według mnie warto takie nazwy zachowywać. Następnie ustawiamy opcję usuwania, czy po skopiowaniu usuwać te oryginały z karty pamięci. Ja zazwyczaj ich nie usuwam, po to, żeby mieć kopię zapasową przez jakiś czas, także nie usuwam tutaj oryginałów. Tego też nie włączamy pobierania automatycznego, ponieważ chcemy widzieć to okienko za każdym razem po to, żeby móc ustalić tutaj wszystkie te parametry. I w tym momencie klikamy Pobierz Multimedia i po chwili wszystkie te zdjęcia z karty pamięci zostaną wczytane. Jak widać utworzył mi się tutaj dodatkowy folder 2013 drezno. To są zdjęcia pochodzące właśnie z tego folderu. Jeżeli chcemy zobaczyć ich nazwy, musimy tutaj wejść do opcji widok i wybrać szczegóły. I tutaj ważne też, żeby były zaznaczone nazwy plików. Rozpoznawanie osób możemy w tym momencie wyłączyć. I spójrzmy, pod każdym z plików, pod każdym z obrazków widzimy nazwę, a także datę wykonania takiego zdjęcia. Żeby wrócić do widoku wszystkich plików, oczywiście klikamy na przycisk wstecz, i teraz widzimy wszystkie multimedia. Żeby zobaczyć te multimedia jedynie z tego ostatnio wczytanego folderu, klikamy tutaj na tym folderze. Spójrzmy teraz jeszcze na pulpit. Jak widać, tutaj w tym miejscu utworzył nam się ten folder na nasze zdjęcia 2013 Drezno. Możemy go przesunąć na przykład do tej pozycji. Wróćmy teraz jeszcze raz do organizatora i zobaczmy, w jaki sposób możemy taki folder usunąć. Powiedzmy, że zdjęcia te wczytaliśmy przez przypadek, nie chcemy ich mieć w bieżącej bazie katalogowej. Tak więc, żeby usunąć taki folder ze zdjęciami, po prostu klikamy na nim prawym klawiszem. Stąd wybieramy Usuń Folder. I jeżeli chcemy też usunąć wszystkie pliki z dysku twardego, to musimy zaznaczyć jeszcze ten ptaszek, ponieważ jeżeli byśmy tego nie zrobili, to by był usunięty jedynie ten folder z bazy katalogowej, zdjęcia nadal by leżały na pulpicie. Ja ich teraz nie chcę, więc usuwam je razem z tym fragmentem bazy katalogowej, wciskam OK i po chwili folder mi stąd znika i rzeczywiście cały folder ze zdjęciami również zniknął.